Dawid Wiśnios po kapitalnej walce na gali European Fight Masters 4. No działo się w tym starciu, a mam wrażenie, że czułeś się jak ryba w wodzie w tych akcjach stójkowych i tam mocno, mocno naruszyłeś błędnik niejednokrotnie pola Zeira. Widziałem wszystko, ale mówię, jeszcze emocje, jeszcze nie za dużo doświadczenia, cały czas to łapię. No i co, no też troszeczkę za chaotycznie próbowałem to skończyć i łapał mnie, później przetacza mi pozycję. Była chwila, kiedy pozostałem do kolana, będąc tak w parterze, ale praktycznie przysiadłem na chwilę troszeczkę i mówię, nie no, muszę to zrobić dalej, no przecież wszyscy na mnie liczą. Nie po to tu przyszedłem, wyszedłem do siebie, chociaż nie ukrywam, że do końca rundy tak na odcięciu delikatnie pracowałem, ale udało się. No właśnie, bo tak, Pozeir pływał po tym backfiście, bardzo efektowny. Ale jak mocne było to kolano, bo rozmawialiśmy tutaj z twoim trenerem i on powiedział, że to nie wyglądało różowo. Nie wiem czemu, ale miałem jakieś takie przeczucie, że zrobi to kolano. Tak widziałem, że się szykował, widziałem, że troszeczkę był też zmęczony. I chyba on sam też nie wiedział, co się dzieje po tym backfiście. I chciał też chyba to jak najszybciej skończyć, też troszeczkę nie przekontrolował emocji i poszło kolano. No ale cóż, no, to jest walka. Serce trzeba wykazać do walki. No. Jeżeli chodzi o próby skończeń, no to tutaj mamy cały wachlarz różnych technik próbowany. Taka uszta dla oka i do zapoznania się dla widzów, tych, którzy są nie wprawieni w to BJJ. Jak się czujesz w tej płaszczyźnie? No, ogólnie to wolę wykonywać walkę w stójce. Parter cały czas szlifuje. No, muszę przyznać, coraz lepiej mi to wychodzi, ale jeszcze jak doszły emocje i to wszystko, tutaj jednak śliski przeciwnik, to gubiłem tą pozycję. I więc on też mnie przetaczał, no parę razy zrobił jakieś tam podstawowe, nawet może powiedzieć błąd. No ale z tego co słynę, to ciężko też mnie zawsze na treningach wykończyć, nie poddaję się, walczę zawsze do końca. Praktycznie czasem gasnę, ale nie klepię. No właśnie, zastanawiam się, czy był gdzieś tam moment takiego, wiesz, takiej obawy trochę, kiedy on był za plecami i tam straszył tym Mataleo. Miałem taki momencik, gdzieś mówię nie. To było właśnie po tym kolanie też, cały czas byłem zamroczony i mówię, nie no, oddycham, bo raz w amatorskiej karierze przegrałem walkę w taki sposób właśnie, że mnie od tyłu przeciwnik udusił, a wiem, że złapałem na chwilę tlen i jeszcze mogłem ciągnąć to trzymanie i to właśnie tak samo miałem ten moment, sobie przypomniałem, że mówię, nie oddam, złapałem wdech, przetrzymałem, wyślizgnąłem się, czułem, że gubi też ten uścisk, no i znalazłem pozycję też, że mogę się przetoczyć, wykorzystałem moment, no i zmieniłem pozycję i to ja byłem na górze i później już się toczyło. Słyszałem tam krzyki z narożnika, że koniec, kilka sekund do końca. Mówię, nie no, muszę to zrobić, sam tego chciałem przecież. Te specyficzne warunki, czyli brak publiczności, jak to na ciebie wpływa? Bardziej motywuje, czy bardziej po prostu patrzysz na to praktycznie, że na przykład lepiej słyszysz narożnik? No ogólnie nie miałem problemu ze słyszeniem narożnika. Rozumiem głosy swoich trenerów doskonale i do tej pory na przykład było, zawsze walczyłem na wyjeździe, więc ta publika nie miała na mnie jakiegoś wpływu, jeszcze bardziej tak mnie to napędzało, że a ja wam pokażę, zrobię wam na przekór. A dzisiaj no co, słyszałem tam jakieś dopingi, jak jemu wchodziły jakieś uderzenia, to słyszałem, że tam ktoś z daleka krzyczał, cieszył się, że jest, ale to ja, mnie to jeszcze bardziej nakręca, że nie, w drugą stronę jednak nie dam się. No takie troszeczkę jestem pokręcony i raczej to dla mnie działa motywujący sposób, że nawet jak ktoś mnie nie dopinguje, no to ja się nakręcę jeszcze bardziej. Szedłeś tutaj i tak na chwilę musiałeś sobie przysiąść, czekaliśmy, nogi trochę bolą po tej walce. Obile stopy, ale teraz jak stoję, to też troszeczkę podekscytowany, bo to jednak drugi wywiad w życiu, no ale co, wszystko schodzi, wszystko adrenalina schodzi, bole schodzą, czuję, że puchnie mi warga, ale co, też już przestaje mi się kręcić w głowie po tym kolanie. Po zmęczeniu, no i powoli wracam do żywych. No jak się wraca do żywych, tak powiedz? Jak pierwsza taka myśl przychodzi teraz do głowy po tym zwycięstwie? Fajnie, jest to coś nowego dla mnie, atmosfera bardzo fajna. Zaczynam się czuć coraz lepiej, słownictwo też mi się poprawia. Myślę, że jak zdrowie pozwoli i wszystko, to będę jeszcze bardziej mógł się zaprezentować swoje umiejętności, no i jeszcze nie raz się spotkamy, żeby móc porozmawiać w przyszłości. Zaczynam puchnąć, czuję na ustach i takim się składałem jeszcze bardziej krzywo i
Tak się troszeczkę dziwnie uśmiecham. Życzymy ci tego, żeby liczba wywiadów była wprost proporcjonalna do liczby wygranych, a żeby tych przegranych było jak na mniej, a najlepiej zero. I dziękujemy ci bardzo. Dziękuję również. Mam nadzieję, że nie będzie przegranych i wszystko będzie szło pięknie od dnia dzisiejszego, że się ta kariera jednak potoczy. Tak jak zawsze sobie to marzyłem, że dojdę daleko. Chciałbym. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.